góry sobie pojechał, a na podwórku zostawił nam to, na co teraz czekaliśmy. Dziunia musiała być zapięta na czas kuriera, ale teraz już można ją odpiąć. No bo przecież, o, teraz se lata. A my czekaliśmy na to, moi Państwo, cała paleta obornika. Cała paleta obornika bydlęcego, organicznego. Proszę bardzo. Jest tego trochę. Jest tego trochę. I co to jest i o co chodzi, będę Was informował za chwilę. Dzień dobry, siemanko, witaj na kanale Wiejskie Inspiracje. Wprawdzie film się już zaczął jakiś czas temu, więc zdążyłeś pewnie się zorientować, o czym dzisiejszy odcinek będzie. Ale zacznę jeszcze raz w tym momencie, żeby wytłumaczyć Ci, dlaczego nagrywamy taki materiał i dlaczego korzystamy z takiego obornika. Otóż, bardzo prosta sprawa. Wprawdzie w zeszłym roku zaczęliśmy już robienie własnego kompostu, ale nie mamy go w takiej ilości, żeby zaspokoił wszystkie nasze potrzeby, żeby wykorzystać go na polu. Zresztą częściowo go zużywaliśmy cały czas, więc w czasie procesu budowy skrzyń czy grządek podwyższonych wykorzystywaliśmy część i teraz ten nasz kompost dopiero się przekompostowywuje. Dlatego póki on się zrobi, a na jesieni będziemy go mieli naprawdę dużą ilość, a na wiosnę to już w ogóle będzie naprawdę dużo, ale to dopiero rok czasu przed nami, więc z czegoś trzeba było skorzystać. No i wiadomo, że jeżeli cały czas pracujemy na kompoście, to nawet obornik wybraliśmy przekompostowany. No i oczywiście organiczny, bo no, wiadomo, że różne są oborniki na rynku. Różna jest pszenica, z której na przykład robi się ściółki ze słomy, czy tam inne zboża. Wiadomo, że to mogło być i jakieś opryski i tak dalej. Nigdy gwarancji nie mamy. Ja też pewnie 100% gwarancji nie mam, no ale powiedzmy, że troszeczkę mnie uspokoił producent, który napisał do mnie maila i wytłumaczył dokładnie, jak to wszystko wygląda w przypadku tej firmy. Przede wszystkim, gospodarstwo, z którego pochodzi ten obornik, mieści się na terenie Parku Krajobrazowego Podkarpacia, więc mam nadzieję, że to taki właśnie teren 100% zielony. To jest obornik z produkcji bydła. Tam jest około 300 sztuk bydła w tym gospodarstwie i one są hodowane na terenie 300 hektarów mniej więcej, wraz oczywiście z całą uprawą zbóż i paszy pod te właśnie bydło. I na tych 300 hektarach to bydło jest wypasane przez okres letni, przez 6 miesięcy razem krowy z cielakami są wypasane, a później kolejne 6 miesięcy to jest już czas, kiedy są te krowy w oborach i one stoją w głębokiej ściółce właśnie ze słomy z tego gospodarstwa i żywią się również paszami z tego gospodarstwa, więc tak jakby wszystko się zamyka we własnym jednym obszarze i tak to jest pozyskiwane. Później taki obornik po miesiącu użytkowania pod krowami jest zgarniany w całości, umieszczany w silosach i tam w temperaturze 60 stopni egzystuje sobie przez jakieś tam 3 miesiące. Mniej więcej przez 3 miesiące, po czym jest na 3 doby podkręcana temperaturka do jakichś 90 stopni i to jest właśnie po to, żeby spasteryzować ten kompost w tych silosach, w których jest przechowywany i doprowadzić do takiej sytuacji, że wszystkie te patogeny, jakieś pasożyty, jakieś tam ziarna, chwastów, co się tam trafi, po prostu ginie. A o tyle jest lepsze na przykład to do obornika granulowanego, że nie jest poddawany super wysokim temperaturom, więc ta jeszcze flora bakteryjna i te wszystkie wartości odżywcze jak najbardziej w tym oborniku się znajdują i zasilą Wasze warzywka, kwiaty, czy co tam będziecie wykorzystywać w swoich ogrodach, na swoich polach. My akurat wykorzystamy go na kilka różnych sposobów i właśnie Wam za chwilę pokażemy. Oczywiście materiał, który jest nagrany wcześniej, więc tam był jeszcze okres, kiedy mieliśmy tutaj bardzo zimno również, więc zobaczycie nas pewnie w jakichś czapkach. Ale właśnie w taki sposób sobie nagrywaliśmy. Trochę jest pomieszany ten materiał, więc ja się jeszcze z Wami na koniec filmu zobaczę i pokażę Wam jeszcze jedno zastosowanie, jakie wymyśliłem. Wprawdzie nie zdążę go No tak. Główna aktorka. Przepraszam za wstrząsący się obraz, ale to jest właśnie ogon, który Dziunia cały czas uderza w statyw. Także jedna i druga do mnie przyszła. I teraz sobie tutaj... O, proszę bardzo. Muszę klepać, głaskać. Dobra, w każdym razie wracając, jeszcze Wam pokażę jedno zastosowanie, właściwie o nim opowiem, bo nie wiem, czy uda mi się nagrać, dlatego że
to zastosowanie będziemy robić po jeszcze wykonaniu jednego zabiegu, więc chyba nie zdążę Wam tego zabiegu pokazać, a chcę ten film już dzisiaj umieścić, więc opowiem tylko o jeszcze jednym zastosowaniu, jeszcze jedna inspiracja. Będziecie kilka inspiracji za chwilę mieli w tym naszym materiale i zobaczycie, jak można ten obornik wykorzystać. Najważniejsze jest to, że to może być produkt dla osób, które... To może być produkt dla osób, które po prostu nie mają możliwości, nie mają jeszcze kompostu tak jak my, albo nie mają możliwości zdobycia jakiegoś innego obornika, który jest już przekompostowany, gotowy, taki rozdrobniony, tak jak ten w postaci ziemistej, który możemy od razu zastosować, gotowy, wyrzucić na pole czy zmieszać z ziemią i mamy po prostu to gotowe. Także to jest fantastyczne rozwiązanie. Jeszcze oczywiście pewnie pojawi się pytanie, gdzie taki obornik można kupić, więc od razu Wam mówię, że nawet w Castoramie go znajdziecie. Ale przede wszystkim jest dostępny ten obornik w sklepach Meister. Te sklepy są głównie na terenie południowej Polski, więc tam bez problemu go znajdziecie. Ale również podam Wam w linku dwie aukcje do Allegro, gdzie na których to aukcjach możecie kupić zarówno mniejszy 12-litrowy, jak i 40-litrowy. No proszę Cię, no nie przeszkadzaj w nagraniu. Więc oba te worki można kupić. No nie, no aktorki muszą być na planie. Oba te worki możecie kupić na aukcjach, więc tam polecam się udać, a w opisie filmu znajdziecie dokładne linki, gdzie można to kupić. Także umieszczę, żebyście mieli łatwość znalezienia. A teraz już przechodzimy do tych naszych inspiracji, co my z takiego obornika zrobiliśmy. Także mam nadzieję, że uda Wam się również te pomysły wykorzystać. Jak przydadzą się Wam, to dajcie znać w komentarzu, że jakoś to wykorzystaliście, że podłapaliście tematy. I zobaczymy, jak to będzie w Waszych ogrodach. Jeszcze do zobaczenia na koniec filmu. Pa! No, Szanowni Państwo, znajdujemy się aktualnie przy całej palecie z dziunią obornika, który do nas przyjechał. Tarnawka, nawóz organiczny, przekompostowany, obornik bydlęcy, pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa, postać ziemista, 40 litrów, 24 kg. To już wiemy o nim dużo. Nas interesuje wersja organiczna. Kochani, obornik będziemy wykorzystywać, ponieważ nie mamy dostatecznej ilości kompostu, więc troszeczkę będziemy dokładać takiego obornika pochodzenia naturalnego, ale przekompostowanego już. Także właściwie to prawie jak ziemia wygląda. Agatka już tam szykuje coś na to. Więc zaraz otworzymy i zobaczymy, co tam jest w środku. Bo nas bardzo temat interesuje i parę rzeczy Wam o tym oborniku opowiemy, bo myślę, że jest to świetna alternatywa dla osób, które nie mają możliwości mieć swojego kompostu. Na przykład mieszkają w bloku. Na przykład mieszkają w bloku, no i wiadomo, że wtedy jest ciężej. Albo na jakiejś działeczce, gdzie sąsiedzi nie pozwalają na to, bo macie konflikt z sąsiadami, nie ma jak zrobić kompostu, no to zawsze można skorzystać z czegoś takiego, jest to fajne rozwiązanie. Może tak do końca, Agatka, nie otwieraj, bo zaraz Dziunia zrobi z tym porządek. Nie, tylko tą górną, żeby wyjąć jeden worek. Dobra, jeden worek musimy wyjąć i zobaczymy zaraz, co to jest, jak to wygląda w środku. I to jest 100% tylko obornik? No. Tylko przekompostowany. A jak to dokładnie? Nie ma dodatków żadnych? Nie. Dlatego to wzięliśmy, bo jakby to były jakieś sywki, to wiecie, że my byśmy z tego nie skorzystali. Dobra. Wiemy. O, Kulickiego, taką ulicę mamy też w Piosecznie, a to z Rzeszowa. To producent, dobra, tu wszystko wiemy. I instrukcja, proszę bardzo, żeby Państwo też mogli sobie przeczytać. Proszę bardzo, można sobie zapauzować teraz film i po prostu przeczytać. Także już wszystko wiecie, kto zapauzował oczywiście, no nie będę całości pokazywał. No i zaraz otworzymy i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Akurat sadzimy w tej chwili, to będziemy podsypywać, bo podłoże popiżerkowe już nam się dawno skończyło. Kompost będzie na jesieni dobry nasz,
Więc musimy teraz sobie wykorzystywać na przykład coś takiego. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobra, właśnie nas czeka przesadzanie. Co to jest? Budleja? Tak. Budleja Dawida. I wykorzystamy trochę tego. Właśnie, Gorka, pokaż jak to wygląda w środku. Napisane, że postać ziemista, no i chyba rzeczywiście najbardziej przypomina ziemię. Czarną. Proszę bardzo. Zapach ziemisty pomieszany z... Agata wyczuwa tu inne takim... zapachy. Krowie. No czymś. Ja bardziej ziemię wyczuwam. Nie jest to aż tak całkowicie ziemia. Tam wyczuwa się coś. No, bo to obornik w końcu. No dobra, to co? Trochę tego na dno. Wcześniej mieliśmy podłoże popierzarkowe, teraz będzie obornik bydlęcy. No fajnie to wygląda. Kurczę, czarny aż tylko. No jak kompost, tak? Pięknie, dokładnie jak kompost. Ale jest przekompostowany, więc... Teraz będzie nam wszystko szalało tutaj. No ale tradycyjnie używamy metody, że jednak odrobinę ziemi dajemy powierzchu. Jeszcze przemieszać i powierzchu jeszcze trochę ziemi, że tak bezpośrednio nie miało styczności z tym obornikiem, korzenie. Oczywiście później to się zmieni wszystko w trakcie. I teraz sadzonko. Tutaj w ogóle taki szpalerek robimy między drzewkami owocowymi. Budleja jest tu jedyną rośliną, która jest tu inna na razie, bo jeszcze są porzeczki wysadzone, ale jeszcze będą inne krzaki, jeszcze będą... Jest to tu, ostrość mi gubi. Jeszcze będą inne krzaki, jeszcze będą kwiaty ochronne. Więc trzeba się pokażę, jak to wygląda. Nasz szpalerek drzew, a już pomiędzy nimi, proszę bardzo, powysadzone, bo szpalerek był troszeczkę tak jak truskawki, troszeczkę takim wężykiem. Właściwie to truskawki były później sadzone, stąd ten pomysł. A teraz już też tak będzie troszeczkę, może trochę bardziej prosto niż wcześniej, ale też tak gięty będzie szpalerek tutaj z różnych różności. A porzeczki, proszę bardzo, jak no ładnie już rosną i owocują. No dobra. Także pierwsza roślinka na oborniku wysadzona. Teraz kolejne pomysły będziemy przez następne dni realizować. Obornik stoi i żeby Was zainspirować do dalszego jego wykorzystania, to mamy taki pomysł, że tutaj zrobiliśmy zagadką taki szpalerek z starych belek, starych kłód. I to jest dookoła drzew wykorzystane i teraz będzie pomiędzy tymi balami, pomiędzy tymi kłodami będzie wysypywana ziemia prawie do wysokości tych belek i to będzie właśnie ziemia mieszana z obornikiem, żeby to było bardzo żyzne podłoże, dlatego że tu będą rosły drzewka, tu będą rosły krzewy owocowe, tu będą rosły przede wszystkim kwiaty, które będą odstraszać nam szkodniki od drzewek, od owoców, od porzeczek, od wiśni, które tu rosną. Po prostu takie kwiaty typu lawenda, typu nasturcja, które zdecydowanie odstraszają szkodniki wszystkie. I to będzie właśnie wypełniane tutaj teraz z wykorzystaniem tego obornika. Więc mamy już drugie zastosowanie dla obornika, a będzie ich trochę więcej. Także można... Agatka miała taką koncepcję, nie chodzi o psa, miała koncepcję, żeby tutaj te kubki zrobić i później z ziemią to razem rozgarnąć i tak dalej, ale moim zdaniem to będzie bardzo ciężkie rozgarnięcie, że to było równomiernie, więc mam inną koncepcję i zaraz ją Wam przedstawię. Otóż, mieliśmy kupę z ziemią, a tylko po słońcu, musisz stanąć sobie Agatka z tamtej strony. Dlaczego wszystko widać? Dobra. Mieliśmy kupę z ziemią, ja wrzuciłem notaczkę trochę. Dorzucę po prostu tego obornika na wierzch. Kurde, palik! Misiu sam sobie postawił palik tutaj. Palik. Nie, bo po prostu mniej więcej... Kurde, ale rozproszę. Mniej więcej tyle jest... Tam, nie wiem, 10 litrów tego obornika, nie? Wrzucimy do tej ziemi.
Teraz ją tylko małą łopatką wymieszamy. Właściwie można go więcej użyć, bo on jest taki ziemisty. Jak myślisz? Myślę, że tam był pesz. Aha, to trzeba wybierać, jak coś znajdziemy. W każdym razie koncepcja jest taka, żeby właśnie wymieszać go na tarczę. O, a kto sznurek rozerwał? Pewnie pies. Pies jest tutaj zdolny, wszystko rozrywa. No i jak mamy taki oborniczek wymieszany, no to po prostu... Znaczy walnij tą kupę tutaj do tych. No i to wtedy się rozgarnie kulturalnie. Ja będę tak taczką po trochu woził, nie? No i dobra. Jakby była betoniarka, to jeszcze lepiej. To można betoniarką zrobić, jak ktoś ma. No. A znamy takiego jegomościa, który robi takie rzeczy betoniarkami. Na przykład paszę dla kur potrafi wymieszać betoniarką. Różnych kilka ziaren miesza w jednym. Jedno. No i co? Po trochu wszędzie, tak? Czy rozgarniamy najpierw trochę ten obornik, który jest, nie? Nie, ja sobie je rozgarnę. No to dobra. Już. Tak właśnie po kupce. Budleja mi się przysypało. No właśnie. Trzeba będzie szybko odgarnąć. No dobra, no i mamy już wymieszaną ziemię z obornikiem. Teraz ten nasz szpalerek wypełnimy i będzie gotowe. Tam nasz tygrys pilnuje działki. Brytan. Brutusie. No, daj głos. Szuka gdzie. Dobra, rozgarniamy i bierzemy się za następną taczkę. Dobra. Pokażemy wam efekt końcowy tego. U nas się praca zawsze kończy o zachodzie słońca. Tak jest. No ale szpalerek jest już w miarę ogarnięty. Ziemia z obornikiem są wysypane. I tak jest ułożone. Tutaj będą już tylko nasadzenia, raczej ściółkowanie być może, ale głównie nasadzenia, kwiaty, krzewy jeszcze owocowe, może jakieś poziomki. No, takich rzeczy będzie dużo. Także tak to wygląda. I to jest właśnie drugi temat, gdzie wykorzystaliśmy. Tak, u nas tak nietypowo rośnie wszystko. Sinusoidzie. To jest drugi temat, gdzie wykorzystaliśmy obornik. No, niedługo pokażemy wam kolejne rozwiązania. Psiaki dokazują cały czas, a my zobaczcie, jak nasza sterta obornika ubywa, co i rusz się coś dokłada. Ja biorę kolejny worek i idę na pole, bo tym razem będą wysadzone krzewy i kwiaty. I też podsypujemy to po troszeczku do każdego. Także zaraz zobaczycie. Kiedyś się mówiło chłoporobotnik, dzisiaj można powiedzieć chłopoobornik. Chociaż w tym kapeluszu to bardziej chłopoogrodnik. Dobra. O, 24 kg. 24 kg. A tu do wysadzenia, proszę bardzo, lawenda. Pod nią na pewno pójdzie troszkę obornika. I to nie wiem, czy to nie są świdośliwy. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Świdośliwa olcholistna. I zobaczcie, wiesz jakie owocki ma? No pięknie, to jest taka następczyni burówki. Zobaczmy, czy było widać w ogóle? Musimy się zbierać, bo może padać. Tak jest, zaraz będzie burza, więc trzeba się pospieszyć dokładnie. Już coś czuję, że... Już kropi, także ja chyba z moim opryskiem z gnojówki chyba skończę. Jeszcze może coś dosadzimy, Brytan biegnie. Także. I tam wreszcie za truskawkami opielone i teraz te truskawki widać z obu stron, proszę. Przesialiśmy. No piękna robota. I teraz będziemy tam szpalery robić, nasadzenia, różne płotki.
Teraz Agata sadzi, a właśnie, to muszę ten obornik otworzyć, bo tam jest potrzebny. Nie ma noża, jest szpadel. Poradzimy sobie. Nie ma noża, jest szpadel i teraz tak, trzeba było go zsypać na jedną stronę, że tu nic nie ma. I teraz tylko raz ciachniemy, zobaczymy czy się uda. No. Udało się czy nie? Mam ostry szpadel, czy folia jest mocniejsza? Folia jest mocniejsza. Dobra, opakowanie. Dobra, rogiem szpadla. Na róg szpadla nie ma mocnych. No i... O, przebiłem, tylko nie w tym miejscu, co trzeba. Jedną ręką to sobie człowiek może robić. I ostatnia szansa. Przebiłem. Przebiłem. No wreszcie. Dobra. Ile tam tego? Jeden szpadel wystarczy na te dwa drzewka? Wystarczy, nie? Dawaj. Połów, wiesz, połów. Ja sobie to należę. O, dobra. Proszę bardzo. O! Tutaj jak w szpalerze wymieszaliśmy z obornikiem, to od razu widać, ile ciemniejsza jest ziemia w szpalerze. A teraz idziemy, żeby truskawek nie podeptać. Ła. Chodź, gdzie tam łazisz do sąsiada? Chodź tu, chodź tu. Sąsiad zobaczy i cię przerobi na rosół. No i kolejne wykorzystanie, czyli do dołeczka przysypać trochę ziemią, żeby tradycyjnie nie było bezpośredniego kontaktu z obornikiem. Agata to jeszcze miesza. Może i tutaj dobry sposób, żeby wymieszać zamiast przysypywać i już. A tu mamy co? Rokitnik. To się nazywa baldaszkowaty? Czy to oliwnik był baldaszkowaty? Nie, to jest rokitnik. Rokitnik po prostu. Ale korzonki ładne. Rokitnik jest rośliną, która się potrzebuje odmiany męskiej i żeńskiej, ale podobno jest też taka, która jest jedno i drugie, dwa w jednym. I to jest właśnie podobno ta odmiana. Ale i tak mamy dwa, sadzimy obok siebie, będą się wzajemnie najwyżej zapylać. Pamiętajcie o podlewaniu... Ale mamy obupłciowo. Obupłciowo, no o tym mówię. Pamiętajcie, że podlewać dołek, podlewać korzenie, bo tak jak kiedyś agrestu nie podlałem i była bida przez 3 tygodnie, bo agrest prawie umierał. Ale odbił na szczęście. Tylko nie zaowocuje nam w tym roku, ale ważne, że żyje. Ciekawe, czy owoce będzie chciała jeść. A, pokażę wam coś. Tu Agatka wypieliła. Będziemy ściółkować. A jak się przejdziemy tutaj do szpolerka, to widzimy... O! Taka jeszcze mała. I to jest po przesadzaniu, więc ona jest taka słabsza. Ale czerwona. A tu druga prawie. Także się zaczyna.
Złaź z krzaka. Ja ci mówię, złaź z krzaka. Nie słucha się. Poszła waćpanna, a ja dzisiaj dosadzam resztę borówek, które u nas zostały. I właśnie przygotowuję podłoże pod te borówki, no bo pamiętacie pewnie, albo wiecie pewnie, że borówki wymagają specjalnego podłoża kwaśnego. Dlatego mamy tutaj na samym dnie trociny sosnowe, torf i obornik, obornik ten z tarnawki. I teraz co zrobiłem? A w ogóle jak nie oglądaliście filmu o sadzeniu borówki, gdzie ja konkretnie omawiałem tę recepturę i dlaczego tak jest, to zobaczcie koniecznie w tym linku. Tutaj oczywiście tradycyjnie w prawym górnym rogu jest link. Natomiast ponieważ mamy 12 drzewek, żeby nie przegiąć z ilością obornika, to dałem tym razem mniejszy worek. Bo pamiętacie, że wcześniej pokazywałem, że są 40-litrowe worki, 24 kg, ale są również worki 12-litrowe. 12-litrowe, 6-kilogramowe, więc można skorzystać z takiego, jeżeli na przykład nie zużyjecie całego 40-litrowego, albo na przykład, nie wiem, 40 litrów Wam nie starczy i chcecie dokupić tylko 10-12, to akurat jest taki worek również, więc ja go właśnie zużyłem. To popychamy, zaraz będę to mieszał, no i dzisiaj kończymy z sadzeniem borówki, no chyba, że jakieś nowe przyjadą, to jeszcze dosadzę. Borówek musi być u nas dostatek. Agaska, pieli. Ja w końcu zrobiłem ten szpalerek z borówek. Proszę bardzo, tutaj między drzewami. I jeszcze został ostatni dołek. Takie mniej więcej dołki kopię. Pół metra, 60 cm. No, można nawet większy dołek też by było dobrze. No i oczywiście tą mieszankę, o której wspominałem. Czyli torf, trociny, obornik. Jeszcze dorzuciłem łopatę podłoża papieru czarkowego naszego starego, jakiś resztek i ziemia z tego dołka. To wszystko wymieszane i teraz borówka zostaje zasadzona. Tak jak wspominałem, macie o tym film oddzielnie. Także możecie zobaczyć, jak się sadzi borówkę, a borówkę z doniczek możecie sadzić cały czas, nawet teraz. Także my braliśmy z gospodarstwa szkółkarskiego w Szczerbowie i tam oczywiście adresik się Wam teraz wyświetla, więc możecie sobie tam borówkę nabywać w ilościach takich, nie po jednej sztuce, bo to jest bardziej hurtownia, bardziej szkółka, więc tak od 20 sztuk powiedzmy w górę, myślę, że można już tam się pojawić osobiście i odebrać. Także wracamy do sadzenia, zasypywania dołków i tam jedna jeszcze w doniczce leży, także zaraz trafi do dołka. A każda z nich, no oprócz tej, bo ta jeszcze owoców nie ma, chociaż nie, jakieś tam pojedyncze są, ale tutaj to już proszę bardzo, i kwiatuszki, i owocki. Ta jest taka, że troszeczkę przyschła, ale prawdopodobnie to było kwestia tego, że doniczka miała po prostu istne mrowisko i pewnie to ją troszeczkę przytłoczyło i teraz będzie odżywać tutaj, bo dostała mnóstwo nawodnienia dobrej tej gleby, tej mieszanki i będzie dobrze. A tutaj to już są piękne borówki i nasz głuk, który powoli przekwita. Dzisiaj dzień sadzenia. Kolejny, u nas wszystkie same dni sadzenia. Dzisiaj się bawię w cukinię. I to jest kolejny pomysł, żeby wykorzystać obornik. Jak miało być inspiracje, to inspiracje. Tym razem co robię? No mógłbym wykopać sobie pod taką cukinię dołeczek tylko dla takiej małej doniczki i po sprawie cukinia by sobie poradziła. Ziemia była oczyszczona, więc spokojnie by się rozrosła tutaj. Natomiast ja zrobiłem inaczej. Wykopałem dołek jakieś 5 razy większy. Już na dno poszła, na dno tego dołka poszło trochę ziemi, trochę tego obornika, więc robię to w ten sposób, że daję mniej więcej na taki dołek ze 3 takie łopatki. 3-4 takie łopatki. To oczywiście mieszam z ziemią, żeby ten obornik się rozszedł z ziemi. I teraz jeżeli w to zasadzę z kolei cukinię, to
cukinia się rozejdzie na boki korzeniami, no i będzie miała odżywianie po prostu dobre. Natomiast teraz kolejna ciekawostka co do samej cukinii. To już nie o obornik, tylko o cukinię chodzi, jak widzicie albo nie widzicie, zaraz spróbuję to wam pokazać. Cukinia ma takie korzonki już na łodydze, coś jak pomidor, więc to jest roślina, która wypuści korzenie również z łodygi, dlatego można ją zasadzić trochę głębiej. I tak właśnie robię. Po pierwsze misa dookoła cukinii powstaje, więc samo to jest powodem, żeby zasadzić ją głębiej, a po drugie właśnie to, że ona mocniej utrwali system korzeniowy przez to, że wypuści jakieś nowe pędy. Zobaczmy, jak to teraz wygląda w środku. Sorry, jedną ręką ciężko, ale myślę, że wyjmę jakoś. O, pięknie. Bardzo ładny system korzeniowy. No i bym połamał, widzicie? Chwila nieuwagi. No na szczęście nic się nie stało. Dobra, nie trzeba rozkruszać nawet bryły, bo bryła jest łatwo się kruszy. Cukinia jest troszeczkę poniżej gruntu zasadzona, nawet jeszcze troszeczkę bardziej ją zasadzę, głębiej. O, świetnie. Teraz to, co najważniejsze, już tego błędu nie popełniam, czyli oczywiście podlewanie dołka i podlewanie samej bryły cukinii. Dobra, no i teraz oczywiście obsypanie ziemią już na tyle dookoła cukinii, na tyle wysoko, żeby ta łodyga też została zasypana ziemią. O. Dobra, proszę bardzo, teraz dobrze to ugnieść, wyrobić dookoła misę i łodyga została sadzona troszkę głębiej, więc te korzonki tam teraz będą z łodygi wychodzić i się ukorzeniać w tym dołku. Oczywiście jeszcze ładnie to obrobię teraz, tak jak tutaj to zrobiłem. I do podlewania. Drugi raz. Dwa razy podlewam. Najpierw bryłę i sam dołek, a później już po wierzchu. Także kolejne wykorzystanie obornika i kolejne nasadzenia u nas w ogrodzie. O, Agata niesie coś do picia wreszcie. Bo dzisiaj to jest naprawdę gorąc. Nie? No. Jesteśmy teraz na miejscu, w którym chciałem wam pokazać jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie obornika, o którym mówiłem na początku filmu. A mianowicie, zobaczcie. Tu jest trawka wysiana i ma się dosyć marnie. I teraz pewnie zwraca waszą uwagę to miejsce, gdzie trawa rośnie niesamowicie intensywnie. Co najzabawniejsze, ja będę o tym robił oddzielny film w ogóle, więc zobaczycie, gdzie dokładnie wyjaśnię, o co chodzi, ale w każdym razie ta trawa i ta trawa to jest te same nasiona wysiane tego samego dnia. Różnica jest w podłożu. Tu był użyty m.in. obornik właśnie. Wtedy mieliśmy jeszcze własny obornik, którego już niestety nie mamy i się skończył, dlatego korzystamy właśnie z dobrego takiego obornika, jak tarnawka. I to jest różnica właśnie, jak tutaj rośnie, a jak tutaj rośnie. Ja wam jeszcze oczywiście podlinkuję film, gdzie ja tłumaczę, dlaczego jest taka różnica w tym, ale w każdym razie tutaj się trafiło właśnie trochę tego podłoża, gdzie był obornik, między innymi, bo tam również było podłoże popieczarkowe i cały zestaw takiego podłoża, więc każde podłoże dobre robi cuda naprawdę i dla roślin, zresztą zobaczcie, jak borówki tam rosną. Coś niesamowitego. A tutaj trawka ta sama, ale już bez żadnego, absolutnie bez żadnego nawożenia naturalnego. Tu nie było nic wysypane. Myśmy po prostu trawę wysypali na ziemię. Troszeczkę ją przysypaliśmy i tyle. Ona sobie tam rośnie oczywiście w miarę, no ale nie jest to szczyt marzeń. Więc jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, że jak skoszę to wszystko, bo najpierw musimy skosić dokładnie, bo tutaj są chaszczowisko w tej chwili, to właśnie tak jak się kiedyś pszenicę siało, że się rozrzucało, tak rozrzucało pszenicę w czasie siewu ręcznego, to my tak po prostu rozrzucimy obornik. Weźmiemy go w garść i tak będziemy powoli sypać właśnie na tej trawce. Tak po prostu po parę garści na metr kwadratowy, żeby właśnie użyźnić tą glebę troszeczkę. Jak pójdą deszcze albo pójdzie podlewanie, to wszystko co dobre z tego obornika wsiąknie w podłoże, na którym rośnie trawa i ta trawa powinna być bardziej ładna, intensywna, ciemnozielona. Także użyźnimy w ten sposób również. To takie kolejne wykorzystanie, którego nie pokażę, ale które na pewno zrobimy
i to będzie jeszcze jedno wykorzystanie tego obornika. No i to chyba tyle z inspiracji. Więcej mi do głowy na razie nie przychodzi, ale myślę, że Wy będziecie dużo lepsi jeszcze w zastosowaniach, gdzie można obornik taki właśnie gotowy w postaci rozdrobnionej, ziemistej wykorzystać. To piszcie w komentarzach, gdzie jeszcze moglibyście umieścić taki obornik, wykorzystać taki obornik, a my najlepsze komentarze wyciągniemy z tego wszystkiego, co napiszecie, i w kolejnym filmie powiemy, jakie mieliście jeszcze pomysły. Także zapraszamy Was teraz do komentowania. A ja się już z Wami tradycyjnie żegnam z naszego ogrodu. Czekam na właśnie te komentarze z propozycjami, z Waszymi inspiracjami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie o budowie naszej szklarni wymarzonej. Także zapraszam serdecznie. A i tam też wykorzystam obornik. Także zobaczycie kolejną możliwość wykorzystania obornika. A film z montażu szklarni, gdzie sami zagadką i przy pomocy przyjaciół żeśmy montowali tę szklarnię, naprawdę będzie ciekawe. Także zapraszam do oglądania już następnego filmu. Pozdrawiam, cześć.